To jest bardzo ważne miejsce dla naszej przyszłości. Dlatego, że tak jak usłyszeliśmy przed momentem, dla wszystkich tych, którzy żyli w latach 80., 90., obcowanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, wcześniej z eminencją księdzem kardynałem, było czymś naturalnym. Ja mogę powiedzieć, miałem to szczęście, że należę do tego właśnie pokolenia, że pamiętam jeszcze żyjącego księdza kardynała i oczywiście wielokrotnie miałem możliwość słuchania Ojca Świętego Jana Pawła II, witania go, oglądania, wtapiania się w to, co mówił, jak się zachowywał, zwłaszcza jako krakowianin, więc uczestnik także i mszy świętych na Błoniach i spotkań pod oknem na Franciszkańskiej. Natomiast dzisiaj to już jest historia i przychodzą następne pokolenia, które muszą zobaczyć, co znaczą te dwie postaci, w szczególności święty ojciec, święty Jan Paweł II, który nie mam żadnej wątpliwości, był najważniejszym dla świata Polakiem w historii. Żaden Polak mocniej nie odcisnął się w historii świata niż ojciec święty Jan Paweł II, co do którego nie mam żadnych wątpliwości, że był jednym z tych, którzy doprowadzili bezpośrednim swoim działaniem do upadku komunizmu. Nie tylko tym, że obudził nas Polaków. Wielokrotnie to już wspominałem, ale przypomnę jeszcze raz. Mój ojciec, kiedy jeszcze byłem małym chłopcem, kiedy po raz pierwszy Ojciec Święty przyjechał do Polski w 79 roku, ja miałem 7 lat. Pamiętam tamte wydarzenia w Krakowie, bo bardzo mocno je przeżywaliśmy. Ale ojciec powiedział mi potem, że ja dopiero wtedy zrozumiałem, że to wszystko ma krótkie nogi. I że nie, to jest tak, że są nas miliony, bo miliony ludzi wyszło myślących tak samo. Na ulicę poszło na mszę na Błoniach. Nagle zobaczyłem, że większość z nas właśnie tak myśli jak ja. I to był ten przełom, to z tego właśnie zrodziła się Solidarność. Z tej wielkiej pewności, że jesteśmy rzeczywiście w absolutnej przewadze. I że nie jest to nic odosobnionego, jeżeli ktoś pragnie wolności, jeżeli ktoś chce się modlić, jeżeli ktoś czuje tego takiego ducha, którego właśnie on tchnął. Choćby mówiąc, niech stąpi duch twój odnowi oblicze ziemi tej ziemi. A więc dwie postaci, a obok niego no, ktoś, kto w jakimś sensie go wspierał cały czas. A więc prymas. Można powiedzieć, jego szef w jakimś sensie. Był z nim. Jego wielki moment triumfu. Kiedy Jan Paweł II zostaje wybrany. To był taki moment niesłychany. To było niewiarygodne. Nie da się w ogóle opisać tamtej atmosfery, tamtego momentu, bo dzisiaj nic takiego nam się nie zdarza.